Diagnoza 3 sezon. Nowa lekarka w szpitalu w Rybniku. Kamila Kamicka w obsadzie Diagnozy. Kilka dni temu ruszyły prace na planie Diagnozy 3. W serialu zobaczymy wiele nowych twarzy, w tym Kamil Kamideska, która zagra dr Kalin. O tym, młoda aktorka pojawi się na ekranie, poinformował Pantek Królikowski, czyli serialowy Kacper Kaleta. Kogo zagra Kamila i co dokładnie wydarzy się w 3 sezonie Diagnozy w TVN? Diagnoza 3 sezony od września 2018 w TVN. 22 maja ruszyły prace na planie Diagnozy 3. Aktorzy będą kręcić nowe odcinki przez całe wakacje, by my ju we wrześniu mogli oglądać je w telewizji. Na ekranie pojawi się wielu nowych bohaterów, Danuta Astenka, jej posta pojawi się w finale 2 sezonu Diagnozy. Mateusz Kociukiewicz, jego posta owiana jest tajemnic, a portal wirtualnemedia.pl dowiedział się, odegra kluczów rol w ciugie głównych bohaterów. Ale to nie wszystko. Antek Królikowski zdradzi, w obsadzie serialu pojawi się nowa, młoda pani doktor, który zagra w banie Kamila Kamicka. Aktorzy pochwalili się wspólnymi zdjęciami z planu. Ta bohaterka skradnie serce serialowego Kacpra. W naszej galerii zobaczycie wszystkie zdjęcia Kamili zza kulis Diagnozy 3. Kim jest Kamila Kamicka? Dwudziestodziewięcioletnia aktorka ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wykreskaszej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Fani seriali mog kojarzy od z niewielkich ról, gdzie graba w Barwach ZCZ, cia pojawi się jako Regina Czapla. W Rytmie Serca zagraba porucznik Ike Stepiet. W drugiej szansie bywa hostess, a w Belfrze selekcjonerk w klubie. Ila pojawi się nawet w Jak mi bo i zagraba lekarkami. Poza tym na swoim koncie ma udział w kilku filmach pełnometra kreskaowych, to jest. Listy do M. Sztuka kochania, czy karuzela. Teraz piękna aktorka Dasi pozna wszystkim fanom serialu Diagnozę jako dr Kalina. Będziecie oglądać 3 sezony.